malutko będziemy sobie różne. Zaczynamy. Wychwalaliśmy cię z Pauliną, ale wiem, że chyba usłyszałeś nas nawet, więc już nie będę do tego akurat wracał. Akurat tego momentu nie słyszałem. To ciekawe. Nie. Będę musiał sobie potem zobaczyć. Mówiliśmy o tym, że jest w tobie tyle spokoju i jakiegoś takiego fajnego dystansu, który w tym świecie aktorskim, teatralnym, serialowym, filmowym się jest bardzo potrzebny, a rzadko się czasem zdarza. No staram się, bo ten dystans pozwala mi nie zwariować. Ja dzięki temu jestem cały czas sobą, mam takie wrażenie. I jakby potrafię myśleć dzięki temu dystansowi po prostu nie uwierzyć w to, że jestem bohaterem, którego gram obecnie, powiedzmy, tak? Czyli nie musisz wchodzić w rolę, a później z niej znajdywać jakiegoś dziwnego, cudownego sposobu, żeby miesiącami wychodzić. Tak? No tak, staram się. Znaczy to tak jak zawsze, wiadomo, że to jest do pewnego stopnia to jest rzemiosło. Natomiast to jest taki zawód, który bez okazywania i używania emocji nie istnieje, bo nie jest w stanie widza jakby tak wciągnąć w takim stopniu, żeby go porwać, tak? A jakby o to nam chodzi, żeby widza jak najbardziej wsysać w tę rzecz, którą robimy, którą jesteśmy teraz zajęci, bo tylko wtedy ma to sens. Jeżeli te emocje u widza również są wzbudzone, jakie by one nie były, czy to jest radość, czy to jest smutek, czy to jest strach. A ten widz więcej potrzebuje od aktorów, jak patrzysz sobie na całą swoją karierę, że dzisiaj, nie wiem, jest bardziej wymagający, albo że już ma tyle bodźców, że tym bardziej wymaga się innej gry? Ja myślę, że jest tyle bodźców, że tym bardziej warto zachować pełen kręgosłup i jakby myśleć o zawodzie w sposób poważny, a nie myśleć o nim w sposób jakby widowiskowy i użytkowy wyłącznie, tak? Tylko żeby myśleć o tym jako poważnej pracy. Bo dzięki temu też jakby samemu zachowuje się szacunek dla siebie. Tak? Tak myślę. Nie żałowałeś nigdy swojej drogi? Nie, nie. Nie, to jest rzecz, którą bardzo lubię. Jestem ogromnie przyzwyczajony do tego, co robię. Tak? I właśnie nie wyobrażam sobie niczego innego, co mógłbym robić w życiu, bo ten zawód daje mi dużą frajdę. Nie potrafiłbym o godzinie 8 przyjść do biura i o 16 z niego wyjść, czy o 17. To, znaczy to by było dla mnie straszliwie nudne, tak? Bo przy wszystkich niedogodnościach, jakie on niesie ze sobą, przy jakby utrudnionym życiu rodzinnym i tego typu historiach, to jednak jest to zawód, który no, pozwala też na bycie chłopcem przez cały czas, bo to jednak jest nieustanna przygoda. Dzięki zawodowi zobaczyłem tyle miejsc, do których bym pewnie sam nie pojechał, poznałem tylu ludzi, których bym nie spotkał w życiu, że myślę, że nie zamieniłbym go na żaden inny. I od początku chciałeś, żeby to właśnie sobie tak mądrze ułożyć, że wiesz, podchodzisz do tego poważnie, pilnujesz siebie, żeby w tym nie zwariować, pilnujesz domu, który, jak rozumiem, też daje ci właśnie tą szansę, żeby nie zwariować? Nie, znaczy to jest we mnie. Ja nigdy sobie nie układałem tego w głowie w taki sposób, że miałem jakieś założenie i jakiś sposób na życie, które sobie wymyśliłem. Przez pierwsze 15 lat kariery wyszaleję, a później uspokoję. Nie, ja po prostu żyłem. Ja po prostu żyłem i żyję, tak? Żyję dniem codziennym i tym, co mnie może w tym dniu codziennym spotkać, dlatego że im dłużej żyję, tym bardziej mam takie poczucie, że każda minuta jest ważna, każda godzina jest ważna, tak? I każde spotkanie jest ważne, dlatego że ono się może za chwilę nie przydarzyć, bo no i wszystko. Choroba. To jest taki moment, choroba, wypadek, nie wiem, nieszczęśliwa historia, która powoduje, że ktoś nagle ląduje w łóżku albo nie daj Boże, nie ma go już za moment, więc w tym sensie jakby to jest bardzo, wydaje mi się, ważne, żeby ludzie korzystali z tych chwil, które mają dla innych, tak? I kiedy mogą się z nimi spotykać i pobyć choć przez chwilę. Szczególnie, że też w swojej pracy masz 10 lat, o ile dobrze pamiętam, współpracy z UNICEF, więc choćby z uwagi na to, że jesteś ambasadorem, widziałeś takie miejsca na świecie, do których mało kto zagląda. To prawda. To sprowadzono się. To prawda, bo my z UNICEF-em jeździmy w takie miejsca, do których Polacy nie jeżdżą turystycznie. Znaczy jeżdżą do tych krajów, powiedzmy, turystycznie. Też, jak powiedzmy Etiopia, czy Jordania, czy Mali, ale nie chodzą w takie miejsca, które my odwiedzamy. Bo zwykle tam się jeździ po to, żeby oglądać zabytki, żeby popatrzeć się na piękne rzeczy, pójść nad morze, na plażę, zobaczyć jakieś fajne historie, spotkać się z ludźmi, którzy dla nas robią jakieś przedstawienia, jakieś programy kulturalne. Natomiast my jeździmy po to, żeby się spotykać z tymi ludźmi, którzy mają najgorzej. I jeździmy do miejsc, które wyglądają najgorzej, i spotykamy się z takimi ludźmi, którzy potrzebują pomocy, a nie są po to, żeby nam, że tak powiem, sprawiać przyjemność, tak, i odegrać przedstawienie na przykład jakieś. W tym sensie to jest kompletnie inne przeżycie i ono jest niewątpliwie dość mocne, bo powiem szczerze, że jeżdżę po świecie dość dużo i po Polsce jeżdżę dość dużo i miejsc dotkniętych
taką biedą, taką potrzebą pomocy, jakie widziałem, czy to w Mali, czy w Etiopii, czy w Jordanii, jest naprawdę mnóstwo na świecie. W Polsce ich nie ma aż tak wiele w tym sensie. Też rozumiem, dlaczego takie organizacje jak UNICEF na przykład pukają do serca aktora, bo wiedzą, że jakby poprzez ciebie tą historię można, może nie tyle łatwiej opowiedzieć, ale przykuć uwagę ludzi, którzy powinni o niej posłuchać. Znaczy, my nie rozmawialiśmy nigdy na ten temat w taki sposób, jakby od momentu, kiedy podjęliśmy tę współpracę, czy z Zosią, czy z Markiem Krupińskim, szefem UNICEF Polska, nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat w taki sposób. Natomiast ja to od początku rozumiem moją rolę jako kogoś, kto ma być okiem, uchem, węchem, każdym zmysłem Polaka, każdego Polaka, który nie pojedzie w te miejsca. To znaczy, ja tam pojadę, zobaczę i muszę przekonać, że to wygląda tak, jak ja to widziałem, że to wygląda właśnie tak i dlatego warto pomagać. Znaczy, moja rola polega na tym, żeby doświadczyć jak najmocniej tego bólu, który mają ci ludzie na co dzień, po to, żeby o nim opowiedzieć Polakom, każdemu z osobna i wszystkim razem i przekonać, że warto wysłać ten SMS, czy warto wypełnić przekaz, czy warto wejść do swojego konta bankowego poprzez sieć i podzielić się tym groszem, drobnym groszem, dlatego że to naprawdę przysłowiowy grosz robi dużą różnicę, bo jeżeli jest nas dużo takich, którzy wspierają, no to te pieniądze też się robią trochę większe. A tam jest potrzeba czego największa? Weźmy Mali albo Sudan Południowy, bo w Sudanie słyszymy, że spróbujmy zrobić rzecz, wydaje się najprostszą, zbudujmy tym ludziom studnie, to już uratuje im życie, bo będą pili czystszą wodę na przykład. Tak, ja pamiętam taką historię z Etiopii, gdzie odwiedzaliśmy szpital, w którym opowiadano nam, że w pewnym momencie roku tam jest strasznie dużo zachorowań takich biegunkopodobnych i nie wiedzieli przez całe lata, o co chodzi, a okazało się w pewnym momencie, że są takie dwie wsie, które są położone nad jakąś wodą, gdzie w tym właśnie momencie roku jakby rosną takie rośliny, których kwiaty i pyły, wpadając do tej wody, zatruwają ją, bo one w reakcji z wodą powodują, że to się staje jakaś trucizna dla człowieka, tak? I ci ludzie wszyscy, którzy pili tę wodę, zapadali na te choroby. To była choroba okropna, ja nie pamiętam jej nazwy, ale ona polegała na tym, że w ciągu 3 do 5 dni organizm się całkowicie odwadniał i ludzie umierali. W dużej części oczywiście dzieci. Te wioski były oddalone od najbliższego punktu medycznego jakieś 40 km, więc tam wyprawa te 40 km, szczególnie w porze deszczowej, to jest po prostu kilka dni. I dlatego ci ludzie padali z wycieńczenia. I UNICEF zbudował bezpieczne ujęcie wody w porozumieniu z rządem Etiopii, który wybudował domy dla tych ludzi. Jakby te dwie wioski zostały przesiedlone 60 km od tamtego miejsca, w pobliże miejsc, gdzie są ośrodki medyczne, żeby można było pomagać. I choćby w taki prosty sposób ci ludzie przestali chorować, czyli przestali umierać. To są rzeczy polegające na tym, no oczywiście my wiemy, jesteśmy higienicznie zupełnie inaczej przygotowani w wielu wypadkach niż ludzie gdzieś w głębokiej Afryce albo na Bliskim Wschodzie, ale szacuje się, że 80% chorób na świecie to są choroby wynikające z niemytych rąk. I proste takie rzeczy, żeby ludziom uświadamiać, że za każdym razem, kiedy przygotowuję posiłek, za każdym razem, kiedy wychodzę z toalety, za każdym razem muszę myć ręce, muszę je myć wielokrotnie w ciągu dnia. Po to, żeby dotykając twarzy, robiąc różne rzeczy ze sobą, nie zachorować, nie przenieść zarazu. Wspomniałeś o tym, że tutaj każdy grosz ma znaczenie i zawsze wydaje mi się, chociaż nie, słowo zawsze jest złe, ale wydaje mi się, że najczęściej trudno jest przekonać ludzi do tego, że właśnie ten grosz ma cokolwiek zmieni, bo myślą sobie, ale za grosz nie wybudujecie studni, więc skąd ja wiem, ile ludzi się skrzyknie. Ale też twoja rola w tym, żeby ich przekonać. Nie? No, wydaje mi się, że dokładnie na tym to polega, żeby przekonać, żeby wpłacili ten grosik, dlatego że jeżeli sobie uświadomimy, że za kilkanaście groszy do kilkudziesięciu groszy, mnie się wydaje, że o ile dobrze pamiętam, za złotówkę możemy kupić 3 albo 4 szczepionki na polio, czyli to jest 3 dzieci zaszczepionych, czyli te dzieci dostają szansę, żeby w zdrowiu dotrwać kolejny rok, kolejne lata, żeby wejść w dorosłość, tak? Jeżeli około 2 zł kosztuje taki terapeutyczny środek zrobiony z mleka w proszku i z orzechów arachidowych, które można hodować na przykład w Etiopii,
I to jest taki preparat, za który nie trzeba płacić dużo, a który ratuje życie, bo on w niedożywieniu dzieci jest niezwykle istotny. I tym preparatem leczy się dzieci niedożywione w takich stanach, w których one już są nieomal terminalne. I takie trzy saszetki wystarczają na cały dzień takiemu dziecku małemu. Czyli za 6 zł powiedzmy możemy uratować dziecko za 6 zł dziennie. 6 zł dziennie to jest troszkę więcej niż w tej chwili kosztuje paliwo w Polsce. Litr benzyny albo oleju, tak? Czyli jeżeli my nie kupimy tego jednego litra, uratujemy jedno dziecko. W ogóle przekładanie to są tego takie obrazy jest... Tak, oczywiście, że tak, bo to można by było opowiadać różne rzeczy. Natomiast jak sobie człowiek uświadomi, że tak jak wówczas, kiedy byliśmy w Etiopii, mówiło się, że 100 tysięcy dzieci może umierać rocznie, tak? 100 tysięcy dzieci to jest spore miasto w Polsce. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Warszawa to jest, szacuje się w tej chwili, niespełna 1 800 000 mieszkańców, tak? To znaczy, że w ciągu 18 lat taka Warszawa by zginęła, czyli to dopiero pokazuje, jaki jest wymiar, tak? Mhm. Bo jeżeli na przykład, tak jak w wypadku Syrii, która teraz jest na ustach całego świata, 22 miliony, trochę ponad 22 miliony było w 2014 roku Syryjczyków, z czego ponad 13 milionów w tej chwili potrzebuje pomocy i w tym to jest 6 milionów dzieci. Mhm. Wyobraźmy sobie cały kraj, wyobraźmy sobie procentowo tę ilość ludzi. To jest porażające, to jest absolutnie porażające. Jednocześnie sam słyszysz, jak wygląda dyskusja wokół, prawda, tej pomocy, bo to jest takie... Ta dyskusja jest taka odczłowieczona, po prostu, tak mi się... Tak, dlatego, że my nie widzimy, konkretnego człowieka, a mówię... Ja poprzez miejsca, które odwiedzamy, poprzez spotkania z ludźmi jestem w stanie sobie to jakoś bardziej osobiście przełożyć. W takim sensie, że nie zapomnę nigdy tego widoku z Etiopii, tak? Widoku ojca, który siedział przy łóżku szpitalnym, przy takim chłopcu. On miał wtedy, ten chłopiec, 13 lat. Ważył jakieś 20 parę kilo, bo był tak zachudzony, tak? Zapytałem lekarza, jakie on ma szanse na przeżycie. Usłyszałem, że może 3 godziny, może 3 dni, ale na pewno nie więcej niż 3 dni. Ten ojciec siedział i trzymał go za rękę i ten obraz w mojej głowie tak głęboko utkwił, że ja dlatego traktuję to osobiście. I dlatego namawiam każdego, kto o tym mówi, żeby traktował to osobiście i każdego, kto o tym myśli. To jest jeden człowiek. Każde ludzkie życie jest ważne. Każde. Niezależnie od tego, czy ona jest... Czy ona się tli w Warszawie, czy ona się tli w Mali, czy ona się tli na Bliskim Wschodzie. Nie ma to żadnego znaczenia. Każdy człowiek jest ważny. Bo ten człowiek ma szansę na przeżycie. Ten człowiek ma szansę na wychowanie swoich dzieci, na urodzenie tych dzieci, na wychowanie tych dzieci potem i na danie tym dzieciom szansy, żeby świat robili lepszym troszkę niż jest. Tak, bo też, tak, masz rację, to wszystko dzisiaj, znaczy dzisiaj się mówi, że świat się bardzo personalizuje, że się unika tłumów, a zwraca się ku jednostce, ale, ale właśnie choćby Syrię tutaj u nas w niektórych głowach traktuje się właśnie jako takie zło konieczne. Nikt nie myśli, że to jest tak dużo dzieci, które potrzebują tej pomocy i w obozach dla uchodźców tych dzieci też jest bardzo, bardzo dużo. Całe mnóstwo, połowa. I to jest ten problem, o którym się... No wyobraźmy sobie, poza granicami Syrii jest 5 milionów ludzi, z tego połowa, znaczy uchodźców zarejestrowanych, tak? Z czego połowa to są dzieci. To są małe dzieci. I te dzieci rodzą się w obozach dla uchodźców. I będą się rodzić w obozach dla uchodźców, dlatego że obozy dla uchodźców w Syrii to jest no coś na kształt więzienia nieomal, powiedzmy to sobie szczerze. To są miejsca zagrodzone drutem kolczastym. Tam są ludzie zarejestrowani, którzy dostają jeść, pić, którzy mają jakieś możliwości ewentualnie uczenia tych dzieci, dlatego że tam powstają szkoły, powstają przedszkola, te dzieci mogą być edukowane w tych obozach, natomiast nie mają perspektyw, bo nie mają pracy. Dostają tylko to, co dostają, dlatego jest taki wielki pęd do tego, żeby jechać gdzieś do lepszego świata, dlatego ci ludzie chcą przyjeżdżać do Europy, ponieważ widzą tę Europę w internecie, widzą w telewizji, widzą ten lepszy świat. Tak, mają jakąś nadzieję. Mają jakąś nadzieję. Ja rozmawiałem z takim panem w Syrii, odwiedziliśmy taką rodzinę i on powiedział, że on jest zdeterminowany, on tutaj nie ma przyszłości. On jest zdeterminowany i jest gotowy zaryzykować życie swoje, całej swojej rodziny, żeby te dzieci mogły przyjechać do lepszego świata. I żeby oni mieli szansę jakąkolwiek, bo tam szansy nie mają. Środek pustyni, 90 km od granicy z Syrią, 90 km od stolicy
Jordanii, czyli jesteśmy w więzieniu. Jesteśmy w więzieniu na środku pustyni. I to, jak sobie człowiek uświadomi, to też rozumie determinację, jaka kieruje tymi ludźmi, którzy chcą wyjechać do tego lepszego świata. Czasem zero-jedynkowa sytuacja. Tak jest. Artur Żmijewski, bardzo dziękuję, Artur, za spotkanie i rozmowę naszą. I mam życzę ci spokojnego i dobrego dnia. I wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Ukłonę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jan Hart.